przyznam, że treści, które publikowałem przez ostatnie może jakieś 5, 6, 7 lat, no nie cieszyły się zawsze jakimiś ogromnymi zasięgami, to na pewno. Nie zawsze też dawały pożądany efekt, ale myślę, że trzeba patrzeć na różne wskaźniki, liczyć odpowiednie rzeczy, bo to, że przykładowo mój artykuł z case study, jak robiliśmy kampanię u Ewelinę, w tamtym tygodniu nie wygenerował żadnego leada. Zero, nul. Ale rozmawiam z klientami teraz już w tym tygodniu i w poprzednich tygodniach i mówią: hej Łukasz, przeczytałem twoje dwa artykuły, hej Łukasz, widziałem, udzielałeś się na grupie, hej Łukasz, widziałem twoje wideo. Podobnie było z social media bitamisowymi, gdzie no miały generować klientów te wszystkie wpisy i treści na BeTimes. No i owszem, w listopadzie przestałem akurat Public BeTimes, spadek w rejestracji klientów, publikować różne treści i nic się nie stało. W grudniu też nie publikowałem, nic się nie stało. W styczniu też nie publikowałem, no i w styczniu już zacząłem widzieć zdecydowany spadek ruchu na Wniosek mój jest taki, że nie tylko należy mierzyć, liczyć tą konwersję, czy dany artykuł przyniesie klienta, czy dany wpis przyniesie klienta, czy rejestrację, czy wejście na stronę, ale trzeba liczyć też to, że moja brzydka facjata wyświetli się komuś kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt razy komuś i gdzieś zostanie z tyłu głowy. I te różne treści w końcu się zbiorą, poukładają i zbudują w kliencie takie przekonanie, że jestem gościem, który nadaje się do tego. Moje narzędzie jest dobre, żeby rozwiązać jego problem, a nasze usługi są chyba jednak wiarygodne i pomożemy mu sprzedać kurs.